Długie korki na drodze S86 z Sosnowca do Katowic. I tak będzie przez kilka najbliższych tygodni. Właśnie rozpoczął się remont nawierzchni na tym odcinku. To droga o największym natężeniu ruchu w województwie śląskim. Dziennie przejeżdża nią ponad 100 tysięcy samochodów. Chcemy sprawnie i szybko przeprowadzić ten remont, aby skrócić czas utrudnień. Dzisiaj frezujemy lewe i prawe pasy jezdni na Katowice. Ten etap łącznie z ułożeniem nawierzchni powinien zakończyć się do piątku, kiedy to przejdziemy na przeciwną jezdnię i również będziemy remontować skrajne lewe i środkowe pasy. Ten etap remontu potrwa do połowy października. Później drogowcy przeniosą ruch samochodów na wyremontowane pasy ruchu, a prace odbywać będą się na skrajnych, prawych i awaryjnych. Remont na S86 to utrudnienia nie tylko dla kierowców samochodów osobowych, ale także dla pasażerów komunikacji miejskiej. Na razie jednak ZTM zmian w rozkładach jazdy nie planuje, choć monitoruje sytuację. Zachęcamy do tego, aby przesiąść się na tramwaj linii numer 15. Zachęcamy zarówno kierowców aut osobowych, jak i pasażerów linii autobusowych. Przesiadając się na tramwaj będziemy mogli uniknąć tych korków, które się tworzą na S86. Trasa tej linii rozpoczyna się na Sosnowieckim Zagórzu i wjedzie bezpośrednio do centrum Katowic, między innymi przez Sielec, centrum Sosnowca, przez Zawodzie i Szopienicę. Remont na S86 w obydwu kierunkach powinien zakończyć się w połowie listopada.